Rozdział 24. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do Pana, ty oraz Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela, i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam podejdzie do Pana, lecz oni się nie przybliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad faktem zapisania przez Mojżesza Bożych słów. Zapisać to łatwo, trudniej jest wykonać. Mimo wszystko Izraelici zrobili piękną deklarację: wszystkie słowa, jakie powiedział Haszem, wypełnimy. Lud Boży zobowiązał się do posłuszeństwa przepisom Dekalogu, a więc również do uczestnictwa w liturgii powiązanej z Dekalogiem. Liturgia nadaje Dekalogowi charakter namacalny i cielesny, wspólnotowy. Bez liturgii Dekalog pozostaje pobożnym życzeniem, zbiorem wartości lub prywatną pobożnością, niweczącą dzieło odkupienia z Egiptu. Dlatego odtąd i do końca 40 rozdziału Księgi Wyjścia będzie mowa o liturgii, z krótką przerwą na bolesny epizod Złotego Cielca. Czytajmy dalszy ciąg tekstu. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Mojżesz wstał wcześnie rano. W Biblii, jeśli ktoś musi wcześnie rano wstać, to znaczy, że wydarzy się coś ważnego. Abraham wcześnie wstał w celu złożenia swojego syna w ofierze Bogu. Mojżesz już musiał wcześnie wstać przy 4. i 7. pladze egipskiej. W kluczowych momentach decydujące jest rychłe posłuszeństwo. Bóg już opomniał się o rychłe posłuszeństwo w Kodeksie Przymierza. Nie będziesz ociągał się z ofiarą, nie będziesz mi składał krwi ofiary z chlebem kwaszonym. I tak dalej. Pilność naszego posłuszeństwa pokazuje, jakie mamy życiowe priorytety. Z czym Mojżesz ma się tak spieszyć? Ze spełnieniem pierwszego przykazania Kodeksu Przymierza. Zbudowanie ołtarza, a dosłownie skamienienie ołtarza. Tutaj bardzo przydatna będzie wiedza o kulturze egipskiej w ogólności i izraelskiej w szczególności, to znaczy o spuściźnie, jaką patriarcha Józef pozostawił po sobie. Poświęciliśmy temu oddzielny cykl wykładów. 2 lata temu mogliście sobie zadawać pytanie, po co poświęcić tyle uwagi piramidom, betonowi kamiennemu i innym odkryciom profesora Józefa Dawidowica. Otóż ta wiedza jest nam dzisiaj potrzebna do zrozumienia, że samo budowanie ołtarza jest czynnością iście kapłańską, wymagającą ściśle poufnej wiedzy technologicznej. Tę wiedzę posiadał Abraham, który skamienił ołtarz, na którym Izaak miał zostać oddany w ofierze. Patriarcha Jakub skamienił ołtarz w Betel po swojej wizji schodów łączących ziemię z niebem i po których wchodzili i schodzili aniołowie pańscy. Według profesora Dawidowica Józef zaniósł tę wiedzę do Egiptu i tam ją udoskonalił, po czym ta wiedza była przekazywana kolejnym pokoleniom Izraelitów dzięki świątyni grobowej Józefa, którą opiekowali się Lewici, czyli rodzina Mojżesza. Zapraszam do odświeżenia sobie pamięci o tych wydarzeniach, odsłuchując ponownie playlistę. Jeśli chodzi o 12 stel postawionych przez Mojżesza, są świadectwem obecności 12 pokoleń Izraela. Jozue również postawił 12 stel przy przekroczeniu Jordanu i kolejne w Sychem przed swoją śmiercią. Księga Jozuego kończy się następująco. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu prawo i przepisy w Sychem. Jozue zapisał te słowa w Księdze Prawa Bożego. Wziął potem wielki kamień i ustawił go tam pod Terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadectwem, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pośpieszył do swojej posiadłości. Jozue powtórzył czyny Mojżesza. W obu przypadkach trzeba było zapisać warunki przymierza, aby nikt później nie mógł ich zmieniać lub dostosowywać do własnego widzimisię. Ustępstwo w jednym malutkim punkcie przymierza otwiera wrota do ustępstwa we wszystkich pozostałych. Stąd konieczność zapisania warunków przymierza, żeby każdy dostosowywał siebie do przymierza, a nie dostosowywał przymierza do siebie. Ten temat jest bardzo aktualny i palący, ale wróćmy do góry Choreb i posłuchajmy, co dalej czynił Mojżesz. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Przymierze definiuje prawo, a w konsekwencji definiuje grzech i przewiduje, że wydarzą się odstępstwa od prawa. Pamiętajmy z Księgi Rodzaju, że zapłatą za grzech jest śmierć. A w Księdze Kapłańskiej dowiemy się, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. W ramach przymierza musi być ustanowiony system ofiarniczy, który dzięki śmierci zastępczej zwierząt pozwoli na oczyszczenie ludu ze swoich grzechów. Do składania ofiar Mojżesz wyznaczył młodzieńców, to znaczy tych z ludu, którzy nie znali grzechu, byli najbardziej święci z racji młodego wieku. Lewici zostaną dopiero później poświęceni do służby ołtarzowej. Mojżesz sam tych ofiar nie składał, bo nie jest rolą arcykapłana składanie ofiar zwykłych. Odsyłam do naszego poprzedniego odcinka. Rolą Mojżesza jako arcykapłana jest samotne wejście w obłok obecności Bożej na szczycie góry Choreb, co się już niebawem wydarzy. Ciekawe jest wykorzystanie krwi ofiar. Skoro życie ciała jest we krwi, rozlanie połowy krwi na ołtarz symbolizuje oddawanie życia Bogu, natomiast druga połowa krwi jest wylana do czar i posłuży do pokropienia ludu. W ten sposób martwe zwierzę udzieli swojego życia pokropionym, ratując ich od śmierci, ponieważ bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Cała krew została wylana na obie strony przymierza, na Boga i na lud. Patrząc z drugiej strony, skoro lud został pokropiony, został wyniesiony do statusu drugiego ołtarza, służącego uwielbianiu Boga. Cała ceremonia ma na celu konsekrację Izraela jako królestwo kapłanów i świętego ludu, jak to zostało zapowiedziane w 19 rozdziale. Link powyżej. 1000 lat później nowe przymierze zostanie zawarte we krwi Baranka Bożego i również będzie zakładało posłuszeństwo całemu prawu Bożemu. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę. Niech sprawi w was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Wracając do góry Choreb, Mojżesz wziął do ręki Księgę Przymierza, czyli pierwszy egzemplarz Biblii w historii, i ją głosił. Księga Przymierza nie jest martwym zapisem kronikarskim. Ożyje dzięki głośnemu czytaniu. Na co lud przyrzekł: wszystko, co powiedział Haszem, uczynimy i posłuchamy. Zwróćmy też uwagę na kolejność. Lud najpierw deklaruje gotowość czynienia, a dopiero później słuchania woli Bożej, choć spodziewalibyśmy się odwrotnej kolejności. Wyraża to bardzo głęboką prawdę, że prawo Boże należy najpierw praktykować, jego rozumienie przyjdzie dopiero na skutek życia w pokucie i czystości. Bo dla osoby zmysłowej rzeczy duchowe są niesmaczne, nieatrakcyjne i niezrozumiałe. Stąd konieczność takiej kolejności. Najpierw przestrzegać prawa Bożego, później się w nie zakochać. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że nie ma tutaj miejsca na negocjacje z Bogiem, na wybiórcze przyjmowanie odpowiadających nam przekazań. W przymierzu albo przyjmujemy wszystkie przekazania, albo od niego odstępujemy. W Nowym Testamencie święty Jakub przypomniał tę zasadę. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Na Chorebie lud przejął na siebie całe prawo. To zobowiązanie zostało przypieczętowane krwią, podobnie jak pierwsze przymierze Boga z Abrahamem. Odsyłam do naszego komentarza tego wydarzenia. Link powyżej. Przypominam, że wówczas dla zawarcia przymierza potrzebna była ofiara z nieskazitelnych zwierząt. Te zwierzęta zostały przepołowione i strony zawierające przymierze musiały przejść między tymi połówkami, dając do zrozumienia, że kto by łamał postanowienia przymierza, odstępując na lewo lub na prawo, podzieli los martwych zwierząt. Pokropienie ludu krwią ofiary jest więc uroczystym zawarciem przymierza. Odtąd nie ma już odejścia od niego niż poprzez śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Na Chorebie lud 3 razy zadeklarował swoje posłuszeństwo Bogu. Najpierw w rozdziale 19 przed usłyszeniem warunków przymierza jako wyraz zaufania Bogu, później jako reakcję na opowiadanie Mojżesza, wreszcie po odczytaniu tego, co Mojżesz zapisał w Biblii. Uroczyste zawarcie przymierza zostaje następnie potwierdzone objawieniem się Boga starszyźnie Izraela. Posłuchajmy. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu, i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Ujrzeli Boga należy rozumieć obrazowo, bo Boga nikt nie widział i pozostał przy życiu. Tak naprawdę mieli objawienie prywatne, wewnętrzną wizję. Targum, czyli aramejskie tłumaczenie Biblii, twierdzi, że widzieli chwałę szechiny, to znaczy znak Bożej obecności, słup obłoku towarzyszący ludowi przy przekroczeniu Morza Sitowia. Odsyłam do odpowiedniego odcinka, link powyżej. Widzieli też stopy Boga, które są symbolem Jego panowania, ponieważ Bóg położy swoich przeciwników pod swoje stopy. Widzieli wreszcie dzieło z szafirowych kamieni. Szafir ma barwę ciemnego błękitu i oddaje jasność niebieską. Będą o nim mówili Ezechiel i Święty Jan, opisując własne wizje. Przypomnijmy sobie opis z Księgi Apokalipsy. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Król narodów. Któż by się nie bał, Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Starszyzna Izraela widziała morze szafiru, a więc prawdopodobnie widziała również to, co widział Jan, zwycięskiego baranka. Nie mogli tego jeszcze zrozumieć, za to jedli i pili, czyli zostali dopuszczeni do Bożej uczty zapowiedzianej przez Izajasza, z najpożywniejszego mięsa i z najwyborniejszych win. Słowo Boże nie jest czystą ideą, wciela się w naszym życiu i opiekuje się naszymi cielesnymi potrzebami jedzenia i picia. Nie ma w Biblii pogardy dla naszej cielesnej powłoki. Zresztą ten werset dał początek tradycji żydowskiej uczestnictwa w uczcie po wysłuchaniu Tory. Liturgia nowotestamentalna odzwierciedla ten sam schemat. Najpierw mamy głośne czytanie Słowa Bożego, po czym osoby tego godne dopuszczone są do udziału w chrystusowej uczcie w ramach przymierza odnowionego w krwi Baranka Bożego. Na tym przykładzie widać, że świat biblijny nie jest abstrakcyjnym światem wartości, ale opowiada o konkretnym ludzie, który wszedł w przymierze z Bogiem. Po grzechu ludzi to przymierze zostało uratowane dzięki wcieleniu Słowa Bożego i odkupieniu grzesznych ludzi od śmierci ceną własnej krwi, przez co otworzył nam bramy Nowej Jerozolimy, a więc nadzieję na uczestnictwo w uczcie w innym świecie, w świecie cielesnym, a nie ideowym, w świecie świętym, a więc oddzielonym od wszelkiego plugastwa. Życzę owocnego słuchania. Rozdział 24. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do Pana, Ty oraz Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela, i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam podejdzie do Pana, lecz oni się nie przybliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili.